Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 1 bilion i 71 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 37 tysięcy, 26 dolarów i jest on w tej chwili na ponad 15, blisko 16% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni wszystkie projekty wzrosły. Sam Bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni wzrósł o blisko 20%, 19,6%. Ethereum zyskało blisko 24%. Polkadot nieco poniżej 7%. XRP podobnie 6,2%. Z tych większych wzrostów mamy jeszcze Cardano, które zyskało ponad 15%. Stellar wzrósł o blisko 20%. 33% Fear and Greed Index pokazuje nam w tej chwili Extreme Greed, czyli ekstremalną chciwość na poziomie 77 punktów. Jest to o wiele wyższy poziom niż ten, który mieliśmy wczoraj, bo wczoraj mieliśmy tylko lub aż chciwość na poziomie 55 punktów. Generalnie i tak wysoko, ale jesteśmy przyzwyczajeni od wielu tygodni, że na rynku panuje ekstremalna chciwość. No i moim zdaniem, gdy będziemy mieli aktualizację Fear and Greed Index za około 9 godzin, będziemy na jeszcze wyższym poziomie. Ekstremalnej chciwości. SP, czyli tradycyjna giełda w tym tygodniu, jest wyjątkowo na czerwono. Duże, jak i małe spółki są w większości na czerwono. Co prawda, Microsoft zyskał w tym tygodniu ponad 6%, ale pozostałe znane duże spółki straciły, nawet straciła w tym tygodniu Tesla ponad 1%. Mimo tych spadków w ciągu ostatniego tygodnia, gdy sprawdzimy sobie wyniki SP za ostatni miesiąc, Microsoft w dalszym ciągu na ponad 6% plusie, Google ponad 4% na plusie, natomiast Tesla, mimo tego spadku, ponad 1% w tym tygodniu, w dalszym ciągu utrzymuje ponad 25, blisko 26% wzrost w ciągu miesiąca. Tak natomiast prezentują się wyniki rynku kryptowalut za ostatni miesiąc. W ciągu ostatniego miesiąca Bitcoin zyskał blisko 30%, Ethereum wzrosło o blisko 90%, ponad 87%, DOT, czyli Polka, zyskała ponad 136%, Cardano zyskało ponad 90%, nawet XRP wzrosło ponad 30%. Oczywiście z tych mniejszych projektów mamy także kilka perełek, które zyskały wyjątkowo dużo. Chainlink zyskał ponad 109%, Ave ponad 250%, Uni zyskał blisko 250%, Maker 144%. Także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o porównanie rynku kryptowalut do tradycyjnej giełdy, raczej w tym czasie bardziej opłaca się być na rynku kryptowalut. Za jedną uncję złota dzisiaj musimy zapłacić 1861 dolarów. W polskich złotówkach jest to natomiast nieco poniżej 7000 złotych. Dzisiaj za jedną uncję złota musimy zapłacić 6971 zł. No i na tym poziomie z wyjątkiem powiedzmy początku stycznia utrzymujemy się od dosyć dosyć długiego czasu. Za dolara musimy dzisiaj zapłacić 3 zł i groszy. Frank kosztuje 4 złote 19 groszy. Euro 4 złotych i 52 grosze, natomiast funt brytyjski kosztuje dzisiaj 5 złotych i 11 groszy. Osoby, które Oglądają mnie przynajmniej od pół roku, zapewne pamiętają, że przez cały okres wakacyjny mówiłem, iż prawdopodobnie od września polska złotówka będzie tracić względem walut obcych. Akurat tutaj wspominałem koszyk, który omawiam przy każdych wiadomościach ze świata kryptowalut, czyli funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego, euro oraz amerykańskiego dolara. Tak dzieje się zazwyczaj, gdy na świecie jest niepokój, a kapitał wtedy lubi odpływać z tych państw gorzej rozwiniętych, polska złotówka wtedy zazwyczaj. Traci. Tak działo się w kryzysie 2001, kiedy pękła bańka na dot -comach. tak działo się w kryzysie 2008-2009, kiedy mieliśmy problemy w Stanach Zjednoczonych związane z bańką na nieruchomościach, no i tak też dzieje się w tej chwili. Wtedy też, powiedzmy, w okresie wakacyjnym wspominałem, że może warto jest się zainteresować takim koszykiem walut obcych i mówiłem tutaj akurat o funcie brytyjskim, euro, amerykańskim dolarze i franku szwajcarskim. Carskim. No, i ewidentnie tutaj widać, że to jest okres wakacyjny, gdzie, gdzie powiedzmy funt brytyjski kosztował poniżej 5 zł. No i przyszedł wrzesień. Od tego czasu w długim terminie polska złotówka traci względem funta brytyjskiego. Jeżeli sobie sprawdzimy amerykańskiego dolara, można powiedzieć, że od tych dołków jesteśmy na plusie, ale. Uznałbym, że powiedzmy amerykański dolar jest na zero, lub nawet na lekkim minusie, jeżeli ktoś tutaj kupował na szczytach. Jeżeli sprawdzimy sobie franka szwajcarskiego, no to jest na ewidentnym Plusie. Jeżeli sobie sprawdzimy euro, to także względem okresu wakacyjnego jesteśmy na dosyć fajnym plusie. Także, tak jak wspominałem, prawdopodobnie ten koszyk euro, frank, dolar, funt zachowa się lepiej niż polska złotówka, co teraz po kilku miesiącach możemy obserwować. Moim zdaniem, im gorzej będzie na świecie tym gorzej będzie zachowywała się polska złotówka względem walut obcych. A czy będzie gorzej, czy będzie lepiej? Wy, jako inwestorzy, musicie już odpowiedzieć sobie sami. Jeszcze na samym początku tego filmu małe ogłoszenia parafialne. Jeden z naszych widzów zbiera na... Wózek inwalidzki. Suma w sumie nie jest aż taka duża: 7,5 tysiąca złotych. W tej chwili już jest uzbierane blisko 4,5 tysiąca złotych. Także zostało do, do zbierania 3000 tysiące złotych. Jeżeli chcecie wesprzeć widza tego kanału, by mógł wozić się na dzielni w nowym, w nowym wózku, to gorąco was zachęcam do wspierania. Tej zbiórki. Link do niej znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Wydaje mi się, że warto jest wspomóc jednego z nas. W tej chwili moje filmy ogląda 30, 40, nawet 50 tysięcy różnych osób, i tak naprawdę wystarczy 1 złoty i chwila czasu by zmienić ludzkie życia. Gdyby każdy z widzów dawał złotówkę, co każde wiadomości ze świata kryptowalut na to by pomóc innym, by zmienić życie innych, moglibyśmy tak naprawdę wspólnie przenosić góry. Także wydaje mi się, że warto jest pomagać. Być może, jeżeli uda nam się uzbierać na nowe Lambo dla Michała, to odwiedzę go, niedaleko mieszka w Bydgoszczy. Jestem w tej chwili w Polsce. Być może uda mi się z nim porozmawiać. Fajnie by było jakbyśmy tak co wiadomości ze świata kryptowalut mogli wspólnie jako społeczność kryptowalut pomagać jednej osobie. No dobrze, a teraz przejdźmy do wiadomości ze świata. Na początek Stany Zjednoczone, Janet Yellen twierdzi, że bitcoin jest głównie używany do nielegalnych transakcji. Moim zdaniem, głównie do takich nielegalnych transakcji jest używany amerykański dolar, niemniej jednak ta pani w tej chwili jest. Można powiedzieć, dosyć, dosyć groźną przeciwniczką Bitcoina. Ja na ten temat będę nagrywał osobny film. No zobaczymy, co Stany Zjednoczone zrobią w tej sprawie, ale potencjalnie mówi się o tym, że będą Stany Zjednoczone nakładały jakieś restrykcje być może jeszcze większe KYC, AML na to, by bardziej kontrolować transakcje kryptowalutowe. Dodatkowo, jak możemy przeczytać na strefa Janet Yellen szokowała Wall Street. Administracja Biden'a rozważa podatek od niezrealizowanych zysków z giełdy. Wall Street jest w szoku po deklaracji Janet Yellen odnośnie możliwości pojawienia się podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Wiele wskazuje na to, że w USA może się pojawić podatek o wiele gorszy niż polski podatek belki. Pani Janet Yellen została ostatnio nominowana na stanowisko sekretarza skarbu, także no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale potencjalnie wy jako inwestorzy musicie tego typu informacje śledzić. Ja zresztą nagram osobny film o tym, co może powstrzymać hossę, co może przeszkodzić wzrostom Bitcoina i na co należy w tej chwili zwracać uwagę inwestując w kryptowaluty. W tym tygodniu mamy także ciekawą informację, która pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jak możemy przeczytać na Anglia Today, rząd zapłaci obywatelom Unii Europejskiej za wyjazd z UK. Europejczycy zostali dodani do tak zwanego programu Voluntary Returns. Rząd zapłaci za ich bilet powrotny do ojczystego kraju oraz przekaże do 2000 funtów na przesiedlenie. Także jeżeli nie chcecie mieszkać już w Wielkiej Brytanii, nie zamierzacie także wracać do niej za jakiś czas, no to potencjalnie możecie z tego programu skorzystać i jeszcze wyciągnąć od rządu Wielkiej Brytanii 2000 funtów na podróż. W tym tygodniu także prawdą okazała się już kolejna teoria spiskowa. Zresztą kolejna, przez którą ludzie byli wyśmiewani, nazywani płaskoziemcami, foliarzami, gdy mówiono o NWO, czyli New World Order, gdy mówiono o rządzie światowym. Oczywiście e, takie osoby były wyśmiewane. No a teraz możemy przeczytać, że prezydent Chin mówi o tym, by stworzyć globalny zarząd. Czeka nas świetla na przyszłość. Świat nie wróci do tego, czym był w przeszłości trzeba odważnie stawiać kroki naprzód, tworzyć globalny zarząd, by wdrażać agendę zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, jak możemy przeczytać na RMF24.pl, prezydent Chin żąda nowego świata. Oczywiście, linki do tych artykułów znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Rok 2020 i teraz 2021 pokazały nam, że bardzo, ale to bardzo dużo teorii spiskowych, które były bardzo mocno wyśmiewane, powoli stają się prawdą. W sumie, co tu dużo mówić? Jeszcze w marcu, gdy nagrywałem dla Was film Pandemia Strachu, teorią spiskową był tak zwany certyfikat odporności, certyfikat szczepień, bez którego mielibyśmy nie móc podróżować. No, i tak się składa, że w tym samym tygodniu, parę dni temu, wyszedł artykuł na WP.pl, który mówi, że wakacje będą tylko dla zaszczepionych. Pierwsze biuro podróży zdecydowało się na ten krok. Pierwsza firma wycieczkowa potwierdziła, że z jej usług będą mogły skorzystać tylko osoby zaszczepione przeciwko wirusowi. Mowa o brytyjskim biurze podróży i operatorze statków wycieczkowych Saga. W tym tygodniu mam także bardzo dobrą wiadomość dla osób, które jednak wierzą w tą bardzo, bardzo groźną pandemię, strasznie się jej boją, ponieważ dla Was w Chinach powstał nowy rodzaj testów testów analnych, gdzie patyczek wkłada się do odbytu, także od teraz będziecie mogli badać się do dupnie. Ciekawi mnie tylko, czy te testy też będą do dupy i będą pokazywały fałszywie pozytywne wyniki. W Polsce na szczęście coraz więcej osób się budzi, no i jak możemy przeczytać na turyści.pl, 15 stoków się otwiera. Posad News natomiast pisze, że nawet 20 tysięcy lokali gastronomicznych wznowiło działalność po 18 stycznia. Co na to polskojęzyczny rząd? Zmasowane kontrole tych, którzy otworzą biznesy. Rząd zaangażuje nawet strażaków. Rząd szykuje masowe kontrole u tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się lub zdecydują otworzyć mimo panujących restrykcji. Ustalono to podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dowiedziało się RMF FM nakaz szczególnego sprawdzania najbardziej opornych dostała także skarbówka. Co to oznacza, że te restrykcje są bezprawne i nie można karać za to, że biznesy się otwierają lub są otwarte, także straszy się i szantażuje przedsiębiorców, na przykład Skarbówką. Jest to część jednego wielkiego planu, by zubożyć społeczeństwa, by zabrać pieniądze klasie średniej, by ludzie musieli żyć na kredyt, następnie wprowadzić waluty cyfrowe, tak by ludzie byli pod jeszcze większą kontrolą, no i na to wszystko na górze, by stał rząd światowy, no ale przecież to do niedawna jeszcze była teoria spiskowa. I tak też money.pl opisuje sytuację, w której to Polacy są bez oszczędności. Tylko co trzeci ma na czarną godzinę więcej niż 5 tysięcy złotych, także większość Polaków nie posiada w ogóle oszczędności, a te osoby, które mają oszczędności mają je na miesiąc, dwa miesiące życia, czyli jeżeli stracą pracę, no to co? To potencjalnie kredyt, który nie wiadomo z czego potem spłacić, jeżeli tej pracy nie ma, może jakiejś zapomogi, czyli powiedzmy życie na łasce polskojęzycznego rządu, ponieważ dużo osób Myśli, że rząd daje. Rząd nie daje, rząd po prostu drukuje pieniądze z powietrza, lub też zabiera tym, którzy jeszcze pracują z podatków, inaczej mówiąc, zadłuża nas na przyszłe pokolenia. No ale to nie wszystko, no bo przecież ta jedna trzecia jeszcze ma jakieś oszczędności. I tak też na Business Insider możemy przeczytać: Minister finansów ma nietypowy apel do Polaków chodzi o nasze oszczędności. Minister finansów Tadeusz Kościński zaapelował do Polaków, by wyjęli swoje oszczędności i zaczęli je wydawać. Na szczęście polskojęzyczny rząd może się czymś pochwalić, ponieważ Polska po raz chyba pierwszy od dawna jest w czymś liderem i ostatnio wyszedł raport Eurostatu to jest raport z 20 stycznia 2021, który mówi, że Polska jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o inflację. Ja oczywiście od siebie mogę tylko dodać, że to jest ta inflacja oficjalna, ponieważ nieoficjalna przekracza już 10%. No i na koniec tych teorii spiskowych, płaskoziemców i foliarzy, cyfrowe euro w ciągu 5 lat. Ja osobiście obstawiam, że cyfrowe euro będziemy mieli w ciągu 3 lat, nie więcej niż, niż, niż 3 lata, tak naprawdę coraz więcej państw Zamierza stworzyć swoją własną cyfrową walutę, która po prostu jeszcze bardziej zniewoli ludzi, dzięki której nie będziemy także mieli wyjścia, i każde transakcje będą rejestrowane, każdy podatek będzie odprowadzany, rząd będzie wiedział, co kupujemy, kiedy, na co wydajemy pieniądze i z kim mamy kontakt. No tak naprawdę tylko i wyłącznie kryptowaluty, a raczej technologia blockchain jest tutaj ratunkiem dla ludzi, ale oczywiście tylko dla świadomych, ponieważ e, wszyscy ci, którzy e, wierzą w to, co mówi telewizor lub radio, e, no zapewne będą już w podczasku. Człowieku, ty głupiego się robi? Skąd pan wie, że jest epidemia? No i a telewizji nie oglądasz? Gazet? Nie. nie czytasz? <laughs> nie, Niech Kurwa. 主要是咱露天咯。 Dobrze, przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. A na początek sprawa Tetera. Ja na ten temat będę nagrywał dla Was osobny film. Tak jak już wspomniałem o potencjalnych zagrożeniach tej hossy, gdzie także będę mówił o Teterze. No ale w wielkim skrócie, Teter oraz Bitfinex, Bitfinex, czyli właściciel Tetera, poprosił o ekstra 30 dni na dostarczenie dokumentów mówiących, że nie są oszustami, że nie zrobili nic złego. Jeżeli chodzi o sprawę tetera, to jesteśmy nim straszeni regularnie, co kilka miesięcy od wielu, wielu lat. Tym razem, wyjątkowo, powiedzmy tak, wyżej mówi się o tym, że może być naprawdę nieciekawie z teterem. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, także będę na ten temat nagrywał dla Was osobny film, bo potencjalnie tak naprawdę mamy czas powiedzmy od 20 stycznia plus 30 dni, czyli powiedzmy końcówka lutego może się dosyć dużo dziać dookoła Tetera, także chciałbym, żebyście Wy jako inwestorzy mieli pełną wiedzę na ten temat i byli przygotowani na wszelkie scenariusze. Kilka dni temu także wyszła informacja mówiąca o tym, że ktoś zrobił double spend na bitcoinie, czyli powiedzmy, wydał tego samego bitcoina kilkukrotnie. Dla osób, które są nowe na rynku kryptowalut i nie wiedzą, to Bitcoin jest jakby taką pierwszą kryptowalutą, która rozwiązała problem double spend, dzięki czemu jest, jest tym, czym jest w tej chwili i dzięki czemu technologia blockchain mogła ruszyć naprzód. Niemniej jednak taka informacja wyszła, taki fad, przez to, co cena Bitcoina nieco spadła, ale znalazłem bardzo fajny wpis Andreasa Antonopolusa na, na jego Twitterze, gdzie dokładnie tłumaczył czy całą sytuację wieloma, wieloma wpisami. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to link do tego wpisu znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. W tym tygodniu Grayscale po raz kolejny dokupił następne bitcoiny, tym razem dokupił 8762 bitcoiny o wartości 305 milionów dolarów. No i w ciągu ostatniego miesiąca, tylko i wyłącznie w ciągu ostatniego miesiąca, zakupili oni 64874 bitcoiny o wartości ponad 2 miliardów dolarów. Manipel wczoraj wypuścił ciekawy artykuł. Mówiący, że ktoś zakupił lewe zaświadczenie o szczepieniu za bitcoiny. W Polsce można zdobyć lekarskie zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na wirusa. Przekonał się o tym norweski dziennikarz, który, jak twierdzi, potrzebował na to 2 godzin i 150 zł. Ale internetowa oferta oszustw jest szersza. Mnie udało się zdobyć dokument potwierdzający, że już zostałem zaszczepiony przeciwko wirusowi. Bardzo ciekawy artykuł. Oczywiście, link do niego znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Myślę, że warto go przeczytać. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, iż Volume Tetera opartego o tron. Po raz kolejny, trzeci tydzień z rzędu jest większe niż tego opartego o Ethereum. Jeszcze jakiś czas temu Tether był tylko na Ethereum, e, królował na Ethereum, no i jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że e, będziemy mieli Tetera opartego o Tron, a teraz dowiadujemy się, że jest on używany częściej niż ten oparty o Ethereum. To oczywiście dla nas inwestorów jest bardzo dobrą informacją, gdyż blockchain Trona odciąża nam blockchain Ethereum, przez co tra koszt transakcji, który mamy w tej chwili na Ethereum, może być nieco mniejszy. Gdyby, gdyby nie Tether oparty o Trona i gdybyśmy mieli Tethera opartego tylko i wyłącznie na Ethereum, podejrzewam, że te transakcje na Ethereum byłyby na o wiele, wiele wyższych poziomach. A jak już mówimy o koszcie transakcji, no to na Bitcoinie mamy fajne odreagowanie. Oczywiście te transakcje nie kosztują 4, 5 czy 6 dolarów, ale też już nie kosztują 17. W tej chwili średnia transakcja wynosi około 8 dolarów i 39 centów. Gdy sobie zbliżymy ten wykres kosztu transakcji, średniej kosztu transakcji, no to możemy zobaczyć, że powiedzmy od połowy grudnia, że ten hype rósł, koszt transakcji na Bitcoinie cały czas w długim terminie szedł do góry i tutaj mieliśmy średnią opłatę transakcyjną na poziomie ponad 17 dolarów, ale powiedzmy od jakiegoś czasu ta opłata transakcyjna spada. No i w tej chwili jesteśmy właśnie na tych niższych poziomach, około 6-7%.

Jeżeli chodzi o Ethereum, to też jesteśmy nieco niżej. E, średnia opłata transakcyjna na Ethereum w tej chwili wynosi nieco ponad 11 dolarów. No i możecie zobaczyć, że od jakiegoś czasu te transakcje bardzo mocno szły do góry. Jak sobie zoomujemy ostatni czas, to możemy zobaczyć, że nawet dobiliśmy do średniej opłaty w wysokości 16,5 dolara. Tutaj mieliśmy 16 dolarów. E, no nie są to jakieś super niskie poziomy. Oczywiście to jest też średnia, także e, ludzie płacą. Wiele, wiele więcej za to, żeby dokonać transakcji na Ethereum, ale powiedzmy jesteśmy już na nieco, nieco niższym poziomie, no miejmy nadzieję, że to Ethereum 2.0 wejdzie w końcu i zwiększy znacząco skalowalność tego blockchaina. A jak już mówimy o skalowalności, to wczoraj wyszła taka ciekawa informacja dotycząca facebookowego projektu, niegdyś Libra, teraz Diem. Dowiedzieliśmy się, że dokonano na tym projekcie 50 milionów transakcji. Oczywiście nie jest to 50 milionów transakcji na sekundę, tylko w totalu, łącznie. Niemniej jednak, ten projekt będzie miał bardzo, bardzo dużą skalowalność. No i jakiś czas temu zrobiło się o nim bardzo cicho. Ja dla Was śledzę informacje dotyczące Diem. Nigdzie nie mogłem się dokopać, co się dzieje z tym projektem, i dopiero wczoraj wyszła informacja, że testy się rozpoczęły. Projekt, no można powiedzieć, że działa. Pytanie, jak wpłynie na rynek kryptowalut, gdy ludzie, którzy korzystają chociażby z WhatsAppa, z Facebooka, z Messengera, będą mogli za pomocą tego projektu przesyłać innym użytkownikom wartość. W tej chwili jestem skłonny stwierdzić, że projekt DM nie zagraża samemu Bitcoinowi, gdyż Bitcoin w tej chwili jest bardziej traktowany jako store of value, powiedzmy złoto 2.0, cyfrowa wersja złota. Niemniej jednak, co z tymi wszystkimi projektami, które będą chciały służyć płatnością i które powiedzmy reklamowały się na nowe, lepsze, szybsze, tańsze w przesyle Bitcoiny. Sprawdźmy sobie teraz, co dzieje się z giełdami kryptowalutowymi. Na początek Binance zostaje oficjalnie odbanowane w Rosji. Od teraz mieszkańcy Rosji mogą korzystać z Binance'a bez VPN-u. Coinbase pochwalił się kilka dni temu ilością nowych osób, które dołączają do, do giełdy. W tej chwili łącznie Coinbase ma 43 miliony użytkowników. Ewidentnie na tym wykresie można zobaczyć, że o ile mieli oni stabilny przyrost nowych inwestorów, o tyle od powiedzmy połowy 2020 roku, gdy bitcoin zaczął mocniej rosnąć, coraz więcej ludzi dołącza do Coinbase'a. W tym tygodniu mamy także nieciekawą informację, która pochodzi. Od Binance'a. Jest to informacja, która wypłynęła dzisiaj, a mianowicie Binance wstrzymał wypłaty z powodu dużej ilości nowych inwestorów. Moim zdaniem znaczy ja osobiście nie rozumiem, co ma jedno z drugim wspólnego. Dlaczego z tego względu, że nowi się rejestrują na giełdę, starzy nie mogą wypłacać z tej giełdy. Ale wy, jako inwestorzy, musicie zwracać na tego typu rzeczy uwagę, gdyż w Hosie 2017 jednym z powodów, który tak naprawdę zakończył HOS-ę, było to, że po prostu giełdy się zapchały giełdy, serwery tych giełd nie były w stanie uciągnąć tego ogromnego, ogromnego napływu nowych inwestorów. Te giełdy, które mają KYC oraz AML, nie mogły weryfikować kont na czas, nowych inwestorów na czas. Czasami trzeba było czekać miesiąc, dwa miesiące, by przejść taką weryfikację. Z tego co wiem, w tej chwili kolejki już wynoszą 2-3 tygodnie. No a to oznacza, że po prostu nowi ludzie nie mogą wpłacać. Swoich środków i podnosić wyceny projektów jeszcze wyżej. to poniekąd kończy Hossę. Także takie informacje jak ta powinny być takim, powiedzmy, czerwonym, czerwoną lampką dla Was. Jeżeli więcej giełd będzie się zapychać, albo giełdy nie daj Boże powiedzą, że już koniec, nie przyjmują więcej nowych inwestorów, no to moim zdaniem to będzie raczej oznaczało koniec Hossy. Przyjrzyjmy się teraz projektom kryptowalutowym. A na początek, Ryan Watkins na swoim Twitterze pisze, że ilość transakcji na Ethereum cały czas bardzo mocno rośnie. Na Ethereum w tej chwili każdego dnia dokonuje się transakcji o łącznej wartości około 12 miliardów dolarów. I co ciekawe, jest to o 3 miliardy dolarów więcej niż w przypadku Bitcoina. I tak też mniej więcej prezentuje się wykres, który zaprezentował nam Messari. Ewidentnie widać, że ilość transakcji na Bitcoinie także rośnie, ale ta na Ethereum rośnie bardziej. Tutaj mamy praktycznie pionową krechę w górę, no i ilość transakcji na Ethereum doszła do około 12 miliardów dolarów dziennie. Co ciekawe, jak możemy przeczytać na YouToday, wieloryby, grubi gracze, ludzie, którzy posiadają bardzo dużo Ethereum, wyciągnęli Ethereum o wartości 451 milionów dolarów z topowych giełd. Także ilość Ethereum na giełdach cały czas spada. Zresztą Glassnode jakiś czas temu zaprezentował nam wykres pokazujący ilość Etherów na giełdach. No i możecie zobaczyć, że naprawdę, tych eterów mamy coraz mniej na giełdach, no a te informacje raczej oznaczają w długim terminie wzrosty projektu Ethereum. Nawet Coinbase ostatnio przyznał, że instytucje finansowe coraz chętniej kupują Ethereum, czyli potencjalnie z Ethereum może się stać to, co stało się z Bitcoinem, kiedy wielkie instytucje zaczęły go skupować. Możemy mieć naprawdę dosyć duży wystrzał ceny. No i tak jak mówiłem wam w ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut, niektórzy przewidują, i tirum na poziomie 10-15, nawet 20 tysięcy dolarów za sztukę. Podobny artykuł zresztą na ten temat możemy znaleźć na CoinDesku. Na CryptoSlate możemy przeczytać ciekawy, moim zdaniem, artykuł mówiący o tym, że rok 2021 będzie bardzo, bardzo fajnym rokiem dla Cardano. Cardano bardzo mocno ma się rozwinąć w roku 2021. Jeżeli jesteście posiadaczami tego projektu, interesuje Was, co będzie się w roku 2021 działo z tym projektem, no to oczywiście link do tego artykułu znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Kilka dni temu także wyszła bardzo, ale to bardzo ciekawa informacja dotycząca Chainlinka, ponieważ Grayscale otworzył trust właśnie dla Chainlinka. Także potencjalnie możemy tutaj niedługo widzieć bardzo, bardzo duży skup tego projektu. Chainlink zresztą, zrobiłem research tego projektu, w którym mówiłem Wam, że no jest on dosyć ciekawy, potrafi on łączyć świat realny z blockchainem, więc na pewno jest pomocny, potrzebny, no i coraz więcej zresztą firm związanych z technologią blockchain właśnie go wykorzystuje. Kilka dni temu projekt AVE odnotował ATH na poziomie 288 dolarów. Dodatkowo na Cardano w tej chwili budowany jest nowy stablecoin HUSD. Binance natomiast ogłosił wczoraj, że będzie wspierał fork Piwixa. Na koniec oczywiście sprawdźmy sobie wróżbitów, dział wróżenia z fusów, czyli przepowiedni cenowych projektów kryptowalutowych. Kilka dni temu na Twitterze bardzo popularny stał się ten wykres, który porównuje nam zachowanie Bitcoina do roku 2013. No, jeżeli faktycznie Bitcoin będzie w tej chwili zachowywał się tak samo jak w roku 2013, no to potencjalnie w kwietniu tego roku cena Bitcoina powinna osiągnąć poziom 75 tysięcy dolarów za sztukę. Na Bloombergu możemy przeczytać, że cena Ethereum może urosnąć w tej hoście do 10 500 dolarów za sztukę. Podobnie zresztą myśli Alex Sanders, który powiedział, że według niego Ethereum dojdzie do poziomu około 10 000 dolarów za sztukę, no i podał kilka powodów, dlaczego tak myśli. Na Dekrypcie możemy znaleźć artykuł sprzed dwóch dni, który mówi o tym, że Bitcoin potencjalnie może urosnąć nawet do 500 000 dolarów za sztukę. Natomiast JP Morgan, który w tamtym tygodniu twierdził, że Bitcoin może bez problemu przekroczyć 140 tysięcy dolarów za sztukę, w tym tygodniu twierdzi, że może on ponownie już nigdy nie urosnąć do poziomu 40 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast Plan B twierdzi, że Bitcoin między kwietniem a wrześniem tego roku osiągnie cenę 100 tysięcy dolarów za sztukę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu. YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie Wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę, Recenzje kryptowalut. 43 recenzje różnych projektów, które Wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.